Cześć, tu Ernest. Finalny update sezonu 8 już za nami, a w tym filmiku zapoznam was z nowymi wyciekami i zwiastunami rozdziału 3, zmianami na wyspie i nie tylko, zaczynając od przybycia Naruto do Fortnite. Do końca tego sezonu będziemy mieli okazję zgarnąć kozacki zestaw drużyny 7 z kilkoma dodatkami. Za pakiet Naruto i Kakashiego przyjdzie nam zapłacić 2100 fałdolców, a za Sakurę i Sasuke 2200 fałdolców. Pakiet Sasuke jest droższy z uwagi na to, że jego skin oddzielnie kosztuje 100 fałdolców więcej. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie owoce tej współpracy. Jeśli chodzi o skiny, to ja nie mam nic do zarzucenia. Moim zdaniem ubiory, sprzęt i lotnia są cudowne. A opaska Fortnite na busie bojowym i awatarach Fortnite to wysienka na torcie. Skiny i emotki to jednak nie wszystko. Na polu bitwy w skrzynkach oraz luzem na ziemi występują teraz mityczne kunai z bombą papierową. Wypadają one zawsze w 3 sztukach i stakają się do 6 w jednym slocie ekwipunku. Jest to przedmiot miotany o niesamowicie dalekim zasięgu z wyjątkową animacją rzucania prosto z anime Naruto. Kunai mają wbudowane nakierowywanie, co oznacza, że jeśli wycelujemy obok przeciwnika, to powinny one natychmiastowo wybuchnąć za 35 punktów obrażeń. Jeśli jednak trafimy w budowlę, to przed wybuchem najpierw zapali się zawieszka, jak ląd. To spoko sposób na dojeżdżanie boksów. Dodajcie do tego nejdy, no i BOOM! Można ten proces przyspieszyć, niszcząc struktury, do której się przyczepiły. Kunę można również kupić u Kakashiego. Za jedyne 150 golda można sprawić sobie 3 sztuki, albo 3x3 za 450 golda. Kakashi ma do zaoferowania jeszcze nową kartę wyzwań za golda i expa. Jak już jesteśmy w temacie nowych broni i postaci, to na złomowisku 4 kółek pojawił się rdzawy lord, który sprzedaje metal lub cegły i też ma kartę wyzwań. Kolejną nowością jest strzelba bojowa w zielonej klasie rzadkości. Nie jestem pewny, w jakim celu weszła do gry, ale to nietypowy widok. Odkąd pierwszy raz pojawiła się w grze 2 lata temu, nigdy nie występowała w tej klasie rzadkości. Pistolet bojowy za to w klasach rzadkości od zielonej do legendarnej zadaje teraz o 1 punkt obrażeń więcej graczom i strukturom. Reszta statystyk pozostała bez zmian. Wróciły wózki sklepowe. Znajdziecie je na terenach handlowych i mieszkalnych, takich jak sklepowa Sadeba czy zielone żywopłoty. Tego się nie spodziewałem, ale wszystko się przyda do walki z królową sześcianu. Wózki mają 35% szans na pojawienie się i tak jak kiedyś ratują nas od upadku, pod warunkiem, że wylądujecie na 4 łapach. Dalej, nadeszła pora na zmiany na wyspie. Na południe od przyjemnego parku obok bunkra rozpoczęła się budowa nowego fortu. To tak naprawdę dopiero pierwszy etap budowy z w sumie 3, które na obecną chwilę nie są zaszyfrowane. Z czasem fort będzie coraz większy, aż finalnie pojawią się te ogromne bomby, które pewnie wycelujemy w królową sześcianu i jej armię. Co ciekawe, z wycieków dowiedzieliśmy się, że ta miejscówka jest bezpośrednio związana z tego sezonowym eventem, który nosi nazwę kodową Głowa. To część przygotowań na ten event. Królowa Sześcianu również wprowadza swój plan w życie. W centrum wyspy Zbieżność przyjęła nowy kształt piramidy, na szczycie której jest złota kostka o nowej nazwie – Pryzmat Piramidy. Ciekawostka. Odbicia w krawędziach piramidy przedstawiają wyspę na bok, jakby tam było ubocze. Wycieki zdradziły nam jeszcze, że pryzmat piramidy z czasem będzie się destabilizował. Zacznie pękać, strzelać piorunami i głośno huczeć. Epic Games samo o tym nawet wspomniało, poście na temat tej aktualizacji. Według kodu gry finalnie jej kolor zmieni się ze złotego na czerwony. Podpowiedź co do eventu skrywa się też w pliku dźwiękowym piramidy. Spójrzcie na to. Mango zauważył, że po wzięciu dźwięków piramidy pod spektrogram powstaje obraz piramidy strzelającej ogromnymi promieniami. Po społeczności Fortnite krąży teoria, że królowa sześcianu wystrzeli taki właśnie promień w niebo, aby zamknąć całą wyspę w uboczu. Potwory wtedy będą wszędzie, a naszą obroną będą bomby, mechy, bronie, ale nie budowanie. Budowanie nie działa w wymiarze ubocza. Fortnite Intel za to na swoim Twitterze wstawił ekran wczytywania do tego eventu. Po wejściu do eventu The End, czyli koniec, przywita nas tytuł Finał rozdziału 2. Co ciekawe, to miejsce to prawdopodobnie fort przy przyjemnym parku. Nasz punkt startowy. Warty uwagi jeszcze jest fakt, że po zakończeniu eventu Fortnite zamarznie na 2 dni. Słuchajcie uważnie. Rozdział 2 skończy się 5 grudnia, a rozdział 3 ruszy 2 dni później, 7 grudnia. Nie będzie to jednak powtórka 1:1 z eventu Czarnej Dziury. Po zakończeniu 8 sezonu na ekranie będzie widnieć napis ciąg dalszy nastąpi w rozdziale 3, jak na kilku ostatnich eventach. Zakładam, że zawieszenie akcji eventu będzie w momencie, gdy przeskoczymy na nową wyspę albo tuż przed, aby te 2 dni były pod maksymalnym napięciem.
Peku podsumował jeszcze kilka innych wycieków co do eventu, a oto kilka z nich. Fundament odegra rolę na evencie i będzie miał swoje własne dialogi. Podczas wojny na evencie będzie kilku opiekunów, których trzeba będzie pokonać i ogólnie będzie dużo swobody, ale co najciekawsze, ostatnia rzeczywistość, czyli Królowa Sześcianu, będzie mogła nas zlikwidować. W plikach gry jest gotowa wersja wyspy bez żadnej miejscówki. Zobaczcie, nie ma kościanych wież, zalewu. Królowa Sześcianu nie zostawi nic. Dalej w temacie wycieków to twórcy gry dodali nowego bossa z UR. To napakowany strażnik bez maski. Nie wiadomo jednak, jak zostanie wykorzystany, ani kto to jest. Obstawiam, że wesprze nas podczas eventu albo prowadzi nas po bazie UR. Tak za to będzie wyglądać mapa, kiedy skażenie sześcianów rozniesie się po całej wyspie. Skażenie powinno rozrastać raz na kilka dni, aż do końca sezonu. Co wiemy dzięki Peku. Mango wspomniał jeszcze, że dodano nowy efekt niestabilnego punktu zerowego. Tego szuka królowa, więc na pewno znów się z nim spotkamy. Egyptian Fortnite Leaker za to zauważył, że do plików gry dodano z powrotem stare modele pompy i bursta. Coś na event? Model starej pompy widnieje na ekranie wczytywania eventu. Jeszcze w temacie wycieków to pliki wybuchowych kunai są związane z testową wersją topora do rzucania. Jest szansa na to, że topory do rzucania będą nową bronią w rozdziale trzecim. Fire Monkey dał znać, że na koniec tego sezonu ruszą dzikie tygodnie. Pierwszy tydzień będzie skupiał się na kostkach sześcianu oraz wybuchowych kunai, a drugi tydzień będzie skupiał się na wydawaniu sztabek złota. Będą też pewnie częściej wypadać. Hypex dodał, że na ten drugi i tym samym ostatni tydzień sezonu ósmego zostaną aktywowane wszystkie przedmioty, które przegrały głosowanie, czyli przynośne szczeliny, PM bojowy, boogie bomby oraz granatnik albo flintknock, w zależności od tego, co wygra. Zanim jednak dojdziemy do tego głosowania, najpierw musimy ufundować mechy. W przeróżnych miejscówkach na wyspie można teraz dorzucić sztabki złota na powrót mechów. Okazało się jednak, że mechy będą pojawiać się w ustalonych miejscówkach. Na przykład po ufundowaniu mechów przy Dolicy w Przyjemnym, mech będzie postawiony w tym miejscu. I tak dla każdej miejscówki z fundowaniem mecha. Złoto nalicza się oddzielnie w każdej z nich, a uzbierać trzeba miliard sztabek złota na miejscówkę. Wracamy teraz do tematu skinów. Epic dodało nowego skina FNCS, który będzie do wygrania w turnieju FNCS Community Cup. I jego wygląd znaliśmy już wcześniej. Nowością za to jest ekran wczytywania. Według niektórych może to być zapowiedź nowego ruchu na rozdział trzeci, w ślizgów, oraz miejscówki na wyspie. A wy jak uważacie? Do tego wszedł bardzo ładny pakiet muzyczny FNCS. To i reszta rzeczy wejdą do sklepu. Poza tym do sklepu już wkrótce zawita pakiet technologicznych legend. W zestawie będą trzy stroje. Neuralink, skórek pisany przez 5 i 3 oraz szalona ósemka. Każdy z tych skinów będzie miał po plecaku. Do tego trzy zbieraki. Szczęśliwa ósemka, pazury neurodrapaki i ostrze nanotek. Niestety nie wiemy, kiedy wejdzie, ani ile będzie kosztować. Ja zakładam, że maksymalnie 2 tygodnie. Dodano jeszcze nowy pakiet ratowania świata z Kevinobotem, plecakiem i kilofem mocy. Są jeszcze 2 nowe malowania, nowe emoji, nie wiadomo jednak za co będą, oraz nowe smugi spadania. Nazwa tej smugi podpowiada nam, że może być związana ze skinem Blaze. A członkowie ekipy Fortnite, którzy posiadają skiny z ostatnich 3 miesięcy, otrzymali nowe ogniste style z karbonowym wykończeniem do zestawu pierwszych z mroku. Piękne style. Skin kostki Kevina otrzymał nowy, złoty styl. Swoją drogą szafka została nieco zmieniona. Mamy teraz więcej opcji na sortowanie przedmiotów, a samo menu jest mniej zagracone niż przedtem. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tryb kreatywny. Możemy tu teraz pozwiedzać replikę wioski Ukrytego Liścia, z której pochodzi Naruto. Z poziomu centrum trybu kreatywnego można rozpocząć grę w rozbudowanej wersji tej mapy. To niesamowita budowla, koniecznie tam zajrzyjcie. Dodam jeszcze, że twórcy map mogą teraz zaprogramować system punktów doświadczenia, aby można było wbijać poziom karnetu bojowego, wykonując cele mapy kreatywnej. Myślę, że to otworzy drzwi na jeszcze więcej możliwości i przyciągnie jeszcze więcej graczy do trybu kreatywnego. I kiedyś tryb kreatywny w końcu doścignie popularnością tryb Battle Royale. Pod znakiem zapytania pozostaje Blevin. Nie zaszły z nim jeszcze żadne zmiany. Możliwe, że zmiany związane z nim są obecnie zaszyfrowane. Poza paczką z plikami eventowymi jest szereg innych, nowiutkich paczek danych, które czekają, aż twórcy gry je odpakują. Mogą to być emotki, skiny lub zmiany na mapie. Weźmy pod lupę ostatniego posta pana Mastarda na Twitterze. To pewnie kolejna podpowiedź. Im jestem starszy, tym lepiej rozumiem starych ludzi. Facepalm. Zaraz. Facepalm? Starzy ludzie? Salut wulkański z karnetu 7 sezonu? Czy Star Trek oficjalnie wejdzie do Fortnite? Zobaczymy! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!